Witam Was serdecznie na kanale Rolnik Szuka. Dziś prezentacja ciągnika używanego, a będzie to... Case International 956 XL. Zaczynamy. Zapalałeś go dzisiaj, nie? Przestawiałem go. Ale też myślałem, że będzie problem, ale nie było. Ten wydech to we własnym zakresie? No. Trochę ale skubaniec marczy jak ściekły. W tej sześciocylindrowej serii mieliśmy dwa modele. 956 XL oraz 1056 XL, czyli model większy, 105-konny. Tutaj moc 95 koni mechanicznych. Ciekawostką jest to, że produkcja tego wizerunku, tego egzemplarza w tej masce była od 80, około 4 do 86. Później ten wygląd się zmienił, pewne szczegóły się pozmieniały i był produkowany do roku 92. I to, co od razu rzuca mi się w oczy, to też dołożyliście sobie te... Tak, tak, bo jak gospodarstwo się trochę zwiększyło, no to już maszyny też, to już go zwietrzało, nie? Mhm. No i tata stwierdził, że gdzieś dokupi jakieś obciążniki. A ciekawe, od czego są takie, bo ja takiego czegoś szukam właśnie. Nie wiem, na złomowisku kupił, nie? No, a to są żeliwne, konkretne sztaby takie, nie? No nie wiem, ile one z 40 kilo ważą. Od kiedy w gospodarstwie? No to jest od 2011. Tata go zakupił od handlarza. Fajna to jest historia tego zakupu, bo jak to kiedyś było w tych gazetach, na końcu stron, anonsa, te ogłoszenia, no to pojechał do tego handlarza, patrzy, ciągnika nie ma. Zastanawia się, co jest. Handlarz do niego, spokojnie, 10 minut i będzie. Poczekali, tam popatrzyli na inne maszyny, przyjechał z agregatem 4-metrowym i wrócił właśnie z uprawiania 25 hektarów. O, to tacie już się zaświeciły oczka, już mu się spodobał. No i że silnik rozgrzany, każde wycieki chciał zobaczyć, nie było żadnego. To mu się spodobało, ten ciągnik, nie? Czyli oczy się zaświeciły przez to, że wrócił z pracy, nie? No też no, to o czymś zaświadczyło. Stwierdziłem po prostu, że fajnie by było zrobić go w przelocie i zobaczyć, jak to będzie chodzić. No i tata pierwszy był przeciwny, no bo będzie ciągnik głośno chodził. No ale jak zamówiłem sobie kwasówkę i tam troszkę przerobiliśmy, jak widać. No bo to jest jakaś większa średnica, mniejsza? Znaczy była mniejsza średnica kupiona i trzeba było powiększyć. Aha. Czyli było przecięte i rozcięte w pół, tam z tamtej strony widać, nie? I wstaweczka i tak, jakaś, żeby jedno w drugie weszło. Bo tak? Nie mogłem znaleźć takiego typowego rozmiaru. Pracuję z rozrzutnikiem obornika 8-tonowym, z agregatem uprawosiewnym 3 metry, no, nagraczkowym, no, agregat ścierniskowy, czyli ten gruber, pług 3-skibowy obrotowy, Huarda, prasowanie, prasą New Holland Comber 740, pasówką. Jak się sprawował przez te 12 lat, tak? Ciągnik wydaje mi się godny polecenia, nie? No ja głównie już tak 2 lata jeżdżę, tak najwięcej nim, tata już trochę mniej, ale no awarie nie były jakieś konkretne. Tylko i wyłącznie no, to, co na przykład mówiłem, no to wyciek z siłownika, był to uszczelniacz. Aha, wspomaganie, tak? Tak, tak. Laska popychacza wyskoczyła z zaworów, no to ciągnik zaczął od razu tak fuchać. To działo się podczas prasowania, tata to usłyszał, od razu zgasił ciągnik. I dobrze, że tak zrobił, bo by pogięło całe zawory, nie? A tak to się nie stało, nic? Nie, scholowaliśmy ciągnik do domu, zadzwoniliśmy po mechanika, który się zajmuje głównie case'ami i naprawił nam to. Z początku tata mi opowiadał, że były problemy z przystawką napędu. A to jest normalnie dźwignia, nie? Dźwignia, która... tak. I co, nie chciało wchodzić, tak? Tak, nie chciało po prostu się załączyć. I co, to jakaś była taka awaria konkretna też? Znaczy to na samym początku, jak było kupione, zauważyli to. Ale to tam naprawa jakoś tam... Nie było dużych kosztów. Również była też wyciek z podnośnika. O-ring się jakby zużył. No. No to podnośnik, bo on ma tu jakieś siłowniki na zewnątrz, czy w środku ma? W środku i ma też również jeden wspomagający. A, to no, trzeba było rozbierać środek, tak? Do tego o-ringu pewnie? Nie. A, no i też na jesieni ostatnia orka, przewód mi pękł. Od wspomagającego siłownika. No coś oleju pewno wylało się. Wylało i to galancie. Dużo. No tutaj olej jak już pójdzie, to idzie ostro. No teraz co się będzie nam przykowało, no to przednia oś na krzyżakach
uszczelniacze i... No to są normalnie zwolnice w kołach, tak? I tu z tego od wewnętrznej strony się pojawia olej, tak? Tak, na przykład na tym krzyżaku, na tamtym jeszcze nie, ale to się będzie robić, jak już robić jedno, to i drugie zrobić, żeby było zrobione po prostu. No pięknie, światełka podokładałeś? Tak, no trochę się w nocy robi, to pola też daleko są, to... Lustra takie też pomysłowane. A propos lusterek też. Lusterka oryginalne były w tym miejscu zamontowane. Razem z drzwiami się otwierały, tak? I one były bardzo króciutkie. To jak jechałem z rozrzutnikiem czy z przyczepą, trzeba było się wychylić trochę, żeby zobaczyć, czy nic nie jedzie z tyłu. Mm-hmm. I dlatego też dołożyłem. Całe te mocowania to tego nie było, tak? No nie. Całemu to. Czegoś te, co? Od czegoś wziąłeś takie? Znaczy to zamówiłem przez stronę internetową i tak. To nie było od jakiegoś typowego modelu. Takie uniwersalne. No to wygląda jak fabrycznie, fajnie to wyszło. Coś z instalacją tutaj elektryczną działo się, czy też działa wszystko światła? Czy... Światła wszystko działa przy nim, tak jak widać też koguty podokładałem. Radio też było zepsute na początku, to też zrobiłem. Tu jest wiązka poprowadzona, to pewnie się rzuciło od razu w oczy. To jest do prasy zasilanie, bo nie chciało nam się zdejmować, zakładać, bo tego prasowania czasami jest. A przepinania też. Ale one idą od akumulatora, tak? Tam jest akumulator, czy...? Tak, z przodu. A, tu idzie. Mama z przodu. O, tu jest akumulator. No i tu jest też wyłamane, to mi się to nie podoba, ale nie wiedziałem jak to. No, taki element, to jest na pewno bardzo trudno. Patrzyłem 500 ileś złotych, nie, ale no to jeszcze nie w Polsce, nie? Czyli no jeszcze może da się kupić, ale ceny już są kosmiczne, nie? Bo to już taki, kurczę, klasyk. To jest ciągnik naprawdę. Ta maska, no to już taki klasyk. Niecałe 40 lat będzie, za rok. I nadal chodzi, nadal pracuje. Hektary obala, jak to się mówi. Spalanie na żakacie, czy nie? Odczuwalnie? No to jak każdy ciągnik. Im większe obroty, tym będzie więcej palił. Ale tak to jak na przykład w Orce, 14 litrów na takich glebach. Czwarta, piąta, szósta. No i też teren pagórkowaty, nie? Też jak kupiliśmy prasę, myśleliśmy, że będzie miał ciężko. Mhm. Bo to prasa też duża. No ale jakoś daje radę sobie. Trochę na usługach sobie pojeździłem, popatrzyłem. Ale to ogólnie daje spokojnie sobie radę, czy macie tak. To faktycznie? Nie, daje sobie radę. No też tam jest ten element cały wyrwany. Miałem gdzieś to, ale znaleźć też nie można. Aha, miałeś tę część, tak? Górną. Tak. No przy remoncie całym jego to renowacji bardziej można to nazwać. Miałem to znaleźć. A był taki mocno zardzewiały, czy wypłowiały? Czy... Tak, to nie było aż tak, ale bardziej mi chodziło o to, żeby cieszył oko. I teraz moim zdaniem no, sprawia mi przyjemność podczas pracy, nie? No, taki odświeżony, nie? Ta maska no. To wygląda... Cieszy oko. Z daleka to wygląda naprawdę jak nóżka, nie? Tutaj ta kroteczka, tam jakiś jest filterek? Tak, to od środka można pokazać. Są z dwóch stron filtry kabinowe. Przy renowacji też było problem z szyberdachem, bo szyberdach nie był otwierany. Było wyrwane z zawiasów, a tam jest dach jest z włókna szklanego stworzony. Mm-hmm. No i kombinowaliśmy z tatą. Wymyśliliśmy jakoś to, daliśmy radę, nie? Później uszczelniacze, takie duperele porobiliśmy. Wolnosący, nie? On nie ma turbo. Tak, wolnosący. Co ciekawsze, ma porobione wyjścia już na turbinę. Że wystarczy dołożyć turbinę i przewody, nie? I, bo już wyjścia ma porobione. No to na tej stronie musimy zobaczyć, jak tam jest. Miejsca jest. No dobra, i tu mówisz, że to pod pokrywą, nie? Zaworów, no to ta wyleciała. Tak. To jeszcze mówił nam ten mechanik, że w jakichś modelach też case'a Internationala, żeby zdjąć pokrywę zaworów, trzeba podnieść kabinę minimalnie. Bo kabina tak bardziej nachodzi na ten silnik i właśnie, żeby tą podnieść pokrywę, trzeba minimalnie kabinę samą podnieść do góry. Ale tutaj chyba nie, tutaj... Nie, tu normalnie. No dobra, tu to spryskiwacze chyba. Tak. Pompa wczyskowa, tutaj lineczka od tego gaszenia. No może coś odnośnie tego, że taki czuły na to paliwo mówiłeś jest. No, wystarczy minimalny paproszek. I ciągnik jest niezdatny do pracy. No ale teraz wiemy, jakie to jest paliwo. Super jakości to nie jest. Filtry to trzeba teraz wymieniać co pół roku. Czyli to bo zawalone całkowicie są. Dbacie bardzo o te filtry, bo jest problem, tak? Jak coś się wydarzy, no. To staje. Raz. No już mieliśmy takie 2-3 przypadki, że podczas pracy zaczęło mi go dławić i miałem nawet problem zjechać do domu. Wow, taki na wierzchu jest, nie? Też to jest bardzo ciekawe.
W nowszych modelach, też 956, wał napędowy jest pod spodem. Czyli ten strumień skrętu, na przykład w tym ciągniku, jest w lewo gorszy, w prawo jest lepszy. Oho. No i to jest też taki może trochę jego minus. No właśnie, tych zmian trochę jest. Poza tym wizerunkiem jego maskowym, to jeszcze są pewne szczegóły, które też no, trzeba zwracać uwagę, że w tej nowszej wersji zostały poprawione, zmienione. Był wyciek pompy, uszczelniacz. I co, tylko uszczelniacz wymieniliście? Całą pompę. A, całą pompę. Bo już patrzyliśmy, były luzy na wiatraku, na łożyskach. No to stwierdziliśmy, że regeneracja nie będzie opłacalna. Koszty regeneracji były takie same jak koszty pompy. A pamiętasz, ile kosztowała, czy nie za bardzo? 450 jakoś. No, czyli to nie był jakiś duży koszt. Nie był duży koszt. No bo i dostępna, dało się kupić. No to też było problem z tym. No i okazało się, że są trzy modele tej pompy. Aha. A my chcieliśmy bez wyjmowania już zamówić to, żeby wyjąć, przełożyć i dalej jechać w pole. No ale no, nie obeszło się, żeby wyjąć, jechać, zamówić. Pokazać mu, bo różniły się one liczbami ząbków w pompie i wielkością tego całego wiatraczka, co pompuje, nie? Z prawej strony widzimy dużo filtrów hydrauliczne. Mamy tutaj osobny układ przekładniowy olej i olej hydrauliczny wyjść zewnętrznych podnośnika jest osobnym olejem, filtr silnika, dwie pompy hydrauliczne. Tutaj ciekawostka, mamy filtr na układzie chłodzenia silnika, czyli ciecz można tutaj zamknąć przy wymianie, wymienić sobie taki filtr i tutaj taka mała pompka paliwa. Zbiornik paliwa mieści 140 litrów. Jeśli chodzi o zastosowane ogumienie, to taka ciekawostka, że dość nietypowy rozmiar felgi, bo mamy R26 14.9, z tyłu 18.4 na 38, czyli już bardziej standardowo. Udźwig podnośnika to 4460 kg. Bardzo ciekawie rozwiązane są haki i odblokowywanie. Bardzo łatwo się to realizuje. Wręcz mam wrażenie, że jest to przygotowane pod jakąś linkę, którą można sobie z kabiny odblokowywać te haki i odpinać maszynę. Jeśli chodzi o układ hydrauliczny, to mamy tutaj 43 litry na minutę przepływu. Nie za dużo, ale myślę, że wystarczająco tutaj do tych prac nie, właściciel absolutnie nie narzekał. Mamy siłownik wspomagający podnośnik. Widać oczywiście dwa wałki, każda prędkość na osobnym wyprowadzeniu. Transportowy trzeba, no jak w większości ciągników, ściągać, żeby sobie maszynę z łącznikiem podpiąć. Dwie pary wyjść hydraulicznych, wlew oleju hydraulicznego. Może tutaj powtórzę, ale mamy osobny układ hydrauliczny, osobny układ przekładniowy, te oleje się nie mieszają. Odciągi boczne blokowane w odpowiednim miejscu lub w miejscu farsolkowym, tak aby mógł się przesuwać. Zaczep dolny również możliwością przesunięcia na boki. Zmiana wysokości wieszaka prawego tutaj z dźwigniami, blokada, którą unosimy i możemy sobie przekręcać łatwo i regulować. Tutaj ta strona trzeba już wypiąć ze sworznia i kręcić całym tym drążkiem, by wyregulować wysokość. W dobrze widocznym miejscu widzimy dwie sekcje rozdzielacza sterowane za pomocą cięgiełek. Ramiona podnośnika są bardzo ciekawie wzmocnione. Widzimy w drugim kierunku taką sztabę, która jest dospawana. No na pewno bardzo mocno to wzmacnia, usztywnia ramiona. No, czy coś było z tym podnośnikiem, że jakiś o-ring wymienialiście, tak? To są dwie wajchy, podnosisz sobie, nie? No. No to tam jest o-ring, po prostu zaczęło lecieć. Czytaliśmy na internecie, ale no, że trzeba to wyciągnąć i zrobić. No ale tak później patrzę, żeby wykręcić to. Normalnie jest gwint, no i później jak przy skręcaniu trzeba było ustawić w odpowiednim punkcie, żeby podnosił. Bo jak na przykład za bardzo przekręciłem, nie chciał w ogóle podnieść. Mm-hmm. Albo do pewnego momentu podniósł, a dalej nie. No jest tam regulacja jakaś. Racja. No pompa też kiedyś tam była, bo olej mi się burzył w zbiorniku tym. Tylko oryginalna, wtedy była boszowska chyba. Boszowska oryginalna, to wtedy mi wycenili 4 czy 5 tysięcy chyba. No i jakąś tam włoską zamiennik, ale włoska, no i ile tam już 10 lat jest i tam się nic nie dzieje. Ja już miałem jakieś tam przecieki po prostu, bo burzył się olej w zbiorniku. Ale to i to przestała podnosić? Nie, podnosiła wszystko, tylko że jakby pracowała, no to kipiał olej, no nie? Mm-hmm. To ona musiała, powietrzem jakimś takim, no, czy coś? Coś tam już się mieszało właśnie. Mm-hmm.
W tym miejscu mamy bardzo, ale to bardzo ciekawe rozwiązanie sterowania podnośnikiem z zewnątrz, ponieważ jest możliwość podniesienia sobie opuszczenia przy zapinaniu maszyny i mamy takie pokrętło, które nie jest połączone jakby w żaden sposób mechanicznie linką, cięgłem, lecz mamy tutaj taki swojego rodzaju zaworek, czy po prostu jakiś dławik, który tak dysponuje olejem, który tutaj krąży też przez błotnik, aby ten podnośnik się podnosił i opuszczał, czyli nie mamy systemu żadnego elektronicznego, wszystko dzieje się hydraulicznie. Tak, zaczęliśmy ściągać klosz, otworzyliśmy, no ciągnik prawie 40 lat, a kable jak nowe, nie? Aha. Żadnego kurzu. Hela. Made in Germany. No, ale widać, że lampy swoje lata mają, nie? I jaka szczelność. Tak? No nawet to by można było łatwo zdjąć teraz. Co, nie są na śrubki? Nie. Nawet, to nawet nie są na śrubki i jaka szczelność. O. Sprzęgło wałka, załączany, niezałączany, światła, światła awaryjne, wycieraczka, dźwignia od gaszenia, kierunkowskazy, gaz ręczny, światła robocze tylne. No tutaj mam taki rozdzielacz, sobie zrobiłem, pod światła ostrzegawcze, czyli koguty, jak i no pod jakiś transmitter, pod ładowarkę do telefonu. Mamy tutaj w tym ciągniku skrzynię czterobiegową, również jest tu wajcha od górnej i dolnej skrzyni, czyli można to nazwać półbiegiem. Jest żółw i zając, czyli skrzynia wolna i szybka oraz bieg wsteczny. Rozdzielacz od podnośnika. Tu mamy dwa stopnie, czyli na neutralny, czyli możemy sobie regulować tą wajchą. Jak damy tu, to ta wajcha nie reaguje kompletnie, a jeżeli mamy na sam dół, również nie reaguje na tą wajchę. Tu mamy pokrętło od docisku. Z tyłu znajdują się dwie wajchy od hydrauliki zewnętrznej. Tu się znajduje dźwignia od wałka zależnego lub niezależnego. To jest takie blokujące, nie? O. A widzisz, że jak się to opuści, ta, no, to nie ruszy się. I teraz jest o, napływające. O. Aha. No i daj neutralnie. No. Tutaj znajduje się mechaniczne załączanie przedniego napędu. W innych modelach jest to elektrycznie, ale akurat w tym modelu jest mechanicznie. A tutaj ta skrzynka to jest fabryczna? Ta skrzynka tak. To jest po prostu no takie, no tutaj już jest na części, takie sobie dorzuciłem. I tutaj mamy obieg zewnętrzny lub cyrkulację wewnętrzną. 3 stopnie nawiewów, temperaturę tutaj ustawiamy, no i radio. Tutaj mamy włącznik świateł roboczych przednich. A to już dołożyłeś sobie, tak? Tak, tak. Okej. Okay. I tu jest ten dostęp do filtra jakiegoś, tak? Tak, tutaj jest ręczny. Aha! Teraz jest zaciągnięty. No jest sprzęgło, hamulce, gaz nożny. Jakaś regulacja tu kierownicy? Nie ma, na sztywno. Tu się znajduje blokada mechanizmu różnicowego. Tutaj z takiej ciekawostki, no to jest kabel założony od prasy belującej, New Hollandki. Na stałe jest założony, po to, żeby nie zdejmować tego co jakiś czas, bo to bez sensu, jest tylko niepotrzebna robota. Te szyby były jakieś półuchylne, czy też one są takie klejone? Bo kiedyś ta się wypadła. A to takie, tu jest oryginalnie, nie? Taki mróz może nie rób, żeby się nie rozkleiło. Nie. Od dźwigni, od gaszenia mamy dwie możliwości. Jak zrobimy do połowy, ciągnik ma wtedy na pompie większą dawkę paliwa, co pomaga przy lepszym zapaleniu, na przykład na mrozie. No i im dalej pociągniemy, ciągnik już gaśnie. Kierownica nie jest po środku? No nie. Znaczy, moim zdaniem bardziej siedzenie coś nie jest. No. Siedzenie jest bardziej sprawiedliwe kabiny, może przez tego pasażera trochę, co? Może też tak być. Tak. Ale dziwnie, bo jak ja siedzę, to nie mam środka maski. Ale obstawiam, że to jest... No tak, bo maska jest na wprost. No dobra, no nie będziemy szaleć. Tutaj pierwszy główny bieg załączony. I na prawo do przodu, to mamy wolniejszy, szybszy? Wolniejszy. Dobra. Pierwsze ruszenie jest. Gdy chcę do tyłu, to po prostu do tyłu, tak? Nie. O, teraz. Nie. Tak. O. Bardzo na prawo trzeba. Na prawo.
Czasami jak nie chce się wbić, trzeba puścić sprzęgło. No ale tak miało. No, no tak. No to jedyneczka, no to jest tam miarę wolna. Teraz zrobimy tak i tak. To powinny być te szybsze. Tak. Okej, okay, fajnie. I dwójka. Trójeczkę. Hamulce działają. Działają. Spróbuję po swojemu. On nie wyszedł jeszcze z tamtego. No tego wstecznego trzeba szukać. Nie ma. Gdzie jest ten luz? Dobrze. O, o. Teraz jest. No. Trzeba dobrze wyciągnąć. Tak, no. Fajnie, no wspomaganie działa lekko, płynnie wszystko i dość skrętnie. O, jest. I, no i zobaczyć właśnie brawo. Teraz. No. Brawo, brawo, naprawdę konkretnie. A zrobimy na lewo. Już a nie. Sporo obrotów kilometrą trzeba zrobić. No, no. No, już jest różnica. No dobrze, czyli ustaliliśmy, że mamy 16 biegów do przodu, 8 do tyłu. Tak. No jeszcze nie testowaliśmy sobie, zobaczymy sobie na tym wolniejszym. O, to mieliśmy trójkę, to było tak wolno, bo na żółwio. No. I teraz spróbujemy sobie przerzucić na dolną skrzynię, czyli jeszcze wolniejsze. Jeszcze wolniejsze, dobra. Mamy. Okej, okay, czyli mamy tą wolniejszą. Tak jest. Teraz jakby znajdziemy tutaj czwórkę, znajdziemy tutaj... Wario zgrzyt. O, tu jest dużo szybciej. Przerzucimy sobie. O, już ruszamy z bardzo dużego biegu teraz. A, zrobimy trójkę. I czwórkę. I co, prędkość maksymalna, tak jak opisane, 30 około? No prawdopodobnie tak. Nie ma tu nigdzie prędkościomierza. No fajnie, wkręca się na obroty. Wydech przerobiłeś, to też słychać, że coś się dzieje. Dwójkę wrzucimy. Zdjęcie. A, no i w lewo, już nie jest to, co trzeba. Z powrotem wbić. No dobra, ten wsteczny teraz. A, no teraz tak, no. Mówię, to jest tylko chwila wyczucia. A, dobra, nie ma. Czyli trzeba umieć. No dobra, podnośniki tutaj pod ręką, tak z góry na dół, tak więc jest. Też jest łatwo. Trochę jest gorzej z hydrauliką. No właśnie, bardzo trzeba... z tyłu ta hydraulika tak, jest. Ale znowu jak ja na przykład prasuję, no to sobie robię taki manewr, że obraca się siedzenie sobie opuszczam niżej. I zawsze już bokiem sobie jestem do hydrauliki. No tak, jak się tak siedzi, to już jest lepiej, ale pomimo to, no tutaj byłoby wygodniej. No, no na pewno, no ale mówię, w nowszych modelach tak jest, że hydraulika jest z przodu i... No dobrze, dużo nie będziemy tutaj szaleć. Podjedziemy pod Kacpra i co zrobimy? Podziękujemy Miłoszowi. Również dziękuję. Za to, że udostępnił maszynę do testu. Sprzęt taki naprawdę już klasyk, ale tutaj w gospodarstwie używany nadal dość intensywnie. Tak i jest. Zdaje egzamin, jest z tego co słyszałem również od taty Miłosza oszczędnym ciągnikiem. Tak jest. Więc no twarda, mechaniczna konstrukcja, która jeszcze moim zdaniem długo u was posłuży. Też mam jeśli taką tylko nadzieję. Będzie się o niego dbać, to ciągnik można powiedzieć niezniszczalny. Nie tylko nasze polskie Ursusy są niezniszczalne. Ale zachodnie też. Zachodnie, te stare, dobre marki robią robotę i słychać w nich nadal moc pomimo 40 lat pracy w bólu. Ciężkie. Z powrotem. O, o, no. No i tu jest takie miejsce. Powrócić, no. O, o i teraz. Czuj, że wyskoczył. No. Bo jak robię, wiesz co? Bo można, ja wiem, że jest... Jak się włącza no, tak, to trzeba dobrze też wyłączyć takie... tak. Patrz, jak teraz elegancko mi wchodzi wszystko. No, no mówię, to jest chwila przyzwyczajenia. Tak, tak, o, tak. O, ciak, ciak. I jest. I wsteczny, proszę bardzo. Jest. No, można? Można. No to dobrze, fajnie, no, pojeździłoby się. No w polu! W polu, to i na robotę. No, no niech posłuchają. Jak chodzi. Case International. Sobie mamy wsteczny, biegi żółw i biegi zając. I cztery biegi główne. Oraz AK, można powiedzieć połówka, też wolniejsze, szybsze. O! No, się kontrolerzyki zapaliły ładnie.